Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam w ten poranek poniedziałkowy w sali wiejskiej w Łeknie na spotkaniu, o którym myślę wielu będzie długo pamiętało. Witam bardzo ślicznie. Najpierw przybyłą panią profesor doktor habilitowaną Beatę Mesjasz, pracownika naukowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Biologii, która przedstawi nam wyniki badań monitoringu wód Jeziora Łeknieńskiego. Dzięki nawiązanej współpracy w ramach międzynarodowego projektu realizowanego ze wsparciem środków Unii Europejskiej w ramach programu LIFE, pani profesor jest kierownikiem tego projektu na Polskę, w ramach współpracy także z jednostkami uniwersyteckimi spoza granic Polski. Jest to projekt międzynarodowy. I być może ktokolwiek z Państwa pamięta, że w Łeknie mieliśmy takie wydarzenie polegające na wodowaniu specjalne maszyny, urządzenia do zbierania sinic. O tym także pani profesor na pewno powie. Już teraz bardzo serdecznie dziękujemy pani profesor za wszystkie rady, informacje, wiadomości, ale przede wszystkim za merytoryczne wsparcie w tych procesach, które chcemy podjąć dla czystości, dbałości o stan wód powierzchniowych. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za przywitanie. Chciałam również podziękować panu wójtowi gminy Wągrowiec, wszystkim radnym, wszystkim, którzy zechcieli dzisiaj przyjść na to spotkanie i posłuchać o projekcie, który jest realizowany w ramach programu LIFE pod tytułem GLOMY, gospodarka ekologiczna ekosystemów wodnych, w ramach którego również prowadzimy monitoring Jeziora Łeknieńskiego i przymierzamy się do rozwiązań, zaproponowania rozwiązań, które poprawiłyby jakość wody w tym zbiorniku. W związku z tym, tak jak Państwo widzą na slajdzie tytułowym, będę odnosiła się do wiadomości, które uzyskaliśmy, do analiz, które uzyskaliśmy i informacji, wyników, które uzyskaliśmy w trakcie monitoringu Jeziora Łeknieńskiego, ale w osadzeniu do projektu, ponieważ te dwa elementy ze sobą się łączą. Czyli na początek powiem o projekcie, jakie są założenia, później powiem, co się działo w Jeziorze Łeknieńskim i gdzie mamy główny problem. I następnie wskażę ten element, jak to się ma do tego projektu, który realizujemy. W związku z tym, przechodząc do dalszej części, mamy w przypadku zbiorników wodnych dwa typy jezior. W zależności od tego, co dopływa do zbiornika wodnego. To wszystko wiąże się z otoczeniem i zlewnią. Im więcej dotrze do zbiornika wodnego w wyniku presji antropogenicznej, tak, czy zrzutów, ścieków, czy nawet niekontrolowany sposób, na przykład wodami gruntowymi, jeżeli zlewnia ma charakter rolniczy, to wówczas mówimy o dużym ładunku azotu i fosforu. W wodzie przede wszystkim najważniejszą rzeczą odpowiedzialną, tym składnikiem odpowiedzialnym za eutrofizację jest azot i fosfor w pierwszej kolejności. W związku z tym, jeżeli mamy dużo tych dwóch pierwiastków biogennych, w zależności od tego, w jakim stanie jest jezioro, możemy mówić o takim jeziorze, gdzie są te jeziora czysto wodne, czyli jak wskazuje sama nazwa, czysto, czyli z dużą przezroczystością wody, mało planktonu, mało fitoplanktonu, mało glonów, które nam powodowałyby zakwity. Ale takie jeziora zdominowane są przez ramienice. Zdominowane często są też przez roślinność wodną zanurzoną.
Natomiast jeżeli nie ma tej roślinności i nie ma ramienic, to wówczas przy dużym ładunku azotu i fosforu pojawia nam się duża ilość glonów i tworzą się wtedy mętnowodne wody, jeziora mętnowodne, zdominowane przez fitoplankton. I w takim wypadku mamy dwa elementy. Albo tworzą nam się na powierzchni glony makroskopowe w postaci mat makroglonów, albo tworzy nam się intensywnie rozwój zawiesiny w postaci sinic, zmieniający barwę wody, czyli typowe zakwity sinicowe. I taki przykład z naszego rejonu, Jezioro Oporzyńskie, gdzie właściwie od wielu lat również przyglądam się temu zbiornikowi. Tam również znajduje się zlewnia rolnicza, również mamy przepływowe jezioro, bo dopływa rzeka Rutka. Ona dalej przenosi nam to, co się będzie znajdowało w zbiorniku wodnym, jeżeli chodzi o biogeny. No i proszę Państwa, przy takim dużym dopływie azotu i fosforu ze względu na charakter rolniczy zlewni, widzimy, że tutaj mamy do czynienia z intensywnym rozwojem glonów makroskopowych, które tworzą duże powierzchniowe maty, szczelnie przykrywające całą powierzchnię wody. Tak? Czyli tutaj spada nam ta bioróżnorodność. Te glony makroskopowe to są zielenice nitkowate, i one na początek mogą być przytwierdzone do dna. Bardzo często mogą przymocowywać się w zależności od gatunku, także do jakiejś powierzchni, która znajduje się przy dnie, czyli kamienie oraz powiedzmy zanurzone fragmenty roślin, ale po pewnym czasie, kiedy stają się już dojrzałe plechy, wówczas unoszą się na powierzchni wody, tak? I wtedy wypływają i my je dostrzegamy, najczęściej dostrzegamy je właśnie teraz, na przełomie maja, czerwca i w zależności od gatunku, który powoduje takie masowe zakwity, czasami mogą się te maty unosić nawet do września. Jak je scharakteryzować? No różnią się zarówno gatunkiem, który będzie powodował takie maty, strukturą. One mogą być pojedyncze, pływające po powierzchni, albo tak jak pokazywałam na tym zdjęciu z Jeziora Oporzyńskiego, tworzą taki bardzo szczelny kożuch, dywan, który unosi się na powierzchni i zajmuje dużą powierzchnię. No i ta zajmowana powierzchnia, tak? Może zajmować całą powierzchnię, a może zajmować tylko 1 m2 i nie więcej. Także tutaj to zróżnicowanie też będzie występować. Te czynniki, które sprzyjają takiemu intensywnemu rozwojowi przynajmniej tych glonów makroskopowych, no to jest kwestia głębokości wody, dostępności tych właśnie związków pokarmowych dla organizmów, czyli azotu, fosforu, konkurencja z innymi gatunkami. Bo musimy pamiętać, że w takim zbiorniku wodnym występują ze sobą konkurujące organizmy. Czyli jeżeli mówimy o glonach, to grupą konkurencyjną są hydromakrowity, czyli rośliny. One też fotosyntetyzują, też pobierają azot i fosfor, budując swoją biomasę. I w zależności od tego, jaka strategia zostanie przyjęta, któraś z tych grup wygrywa, tak? Czyli cały czas toczy się tam walka o dostępność no, tych zasobów, które pozwolą na intensywny rozwój. Czyli dostępność światła, odpowiednie warunki pH wody. Wiąże się to także z temperaturą i głębokością. I teraz ta strategia, tak? Te cechy adaptacyjne są bardzo ważne. O nich tu powiem króciutko, będę skupiała się później przede wszystkim na sinicach, bo Jezioro Łekneńskie jest zdominowane przez sinice, ale korzystne cechy glonów, w tym przypadku makroglonów, pozwalają na to, że wyprzedzają one rozwój makrofitów w sezonie, bo rozpoczynają swój rozwój bardzo wcześnie, bo już w kwietniu,
I dzięki temu, jak zaczyna rozwijać się nam roślinność podwodna, one już są. Tak? One już tworzą dużą populację i w związku z tym są utrwalone. Już w mniejszym stopniu walczą, ponieważ mają zbudowaną biomasę. I w przypadku takich strategii przetrwania, no to jest właśnie wczesny rozwój w okresie wiosennym, wytwarzanie organów przetrwalnych, wydzielanie substancji hamujących wzrost i rozwój swoich konkurentów, tak, czyli innych organizmów, dzięki temu wciąż są zwycięzcami, szybkie pobieranie pierwiastków biogennych z wody, czyli tego azotu i fosforu, ale też się bronią, no bo inne organizmy też nie zostają w tyle i cały czas szukają dobrej metody, żeby w tej konkurencji, w tej walce przejąć pierwszeństwo. I to jest wtedy skład chemiczny plechy oraz pewne zmiany w budowie morfologicznej pozwalającej na to, żeby tą powierzchnię szybko zasiedlić. Ale nas interesują ze względu na jezioro Łekneńskie glony mikroskopowe, czyli te, które są, możemy oglądać pod mikroskopem, bo ich nie zobaczymy inaczej, chyba że któryś gatunek zacznie się intensywnie namnażać i wtedy widzimy go w postaci zakwitów. Są różne grupy glonów i w zależności od tego, jakie barwniki posiadają, to wówczas my widzimy tą barwę wody. W przypadku jeziora Łekneńskiego mamy głównie sinicę, w związku z tym z dominacją takiego barwnika fikocyjaniny, która nadaje barwę niebieskawo-zielonkawą, taką złamaną. I wówczas tam, gdzie mamy jeszcze takie gatunki sinic, które posiadają barwnik fikoerytrynę, wówczas przebija nam czerwona barwa. Ale te wszystkie wchodzące tutaj w niebiesko-zielonkawą barwę są to przykłady właśnie takich zakwitów sinicowych związanych z oscylatoriami, które tutaj w naszym jeziorze mamy. To, że zakwity sinic się pojawiają, nie jest niczym dziwnym, tak? Proces eutrofizacji zachodzi w wielu zbiornikach na całym świecie, zarówno w zbiornikach słodkowodnych, jak i w przypadku takich zatok przymorskich, związanych przybrzeżnych, jeżeli chodzi o wody morskie. Te różne gatunki, które będą tworzyły nam zakwity, zawsze dostrzegamy w zależności od intensywności zakwitu. I przykładowe zdjęcia zakwitu Microcystis aeruginosa, który jest tak intensywny, że możemy go nawet wyjąć ręką, nie trzeba go w żaden sposób zagęszczać, czy tutaj w przypadku na brzegu jeziora. Taką sytuację też miewamy w okresie letnim na jeziorze Łekneńskim, kiedy w wyniku falowania zbijane są do brzegu duże grupy populacji sinic. Tutaj musimy zwrócić uwagę też na to, że skutki takich zakwitów sinicowych należy rozpatrywać w trzech aspektach i one zachodzą równolegle. Co to oznacza? Oznacza, że w wyniku bardzo intensywnego rozwoju sinic tworzą nam się zakwity, które widzimy w postaci zmiany barwy wody i unoszącej się czasami na powierzchni kożuchów o określonej barwie. Ale pojawienie się takich zakwitów automatycznie powoduje spadek przejrzystości w tonie wodnej. Jeżeli spada nam przezroczystość w tonie wodnej, no to mamy dalsze konsekwencje polegające na tym, że pogarszają nam się warunki bytowania innych organizmów, które też chcą fotosyntetyzować, ale też konsumentów tych glonów, bo pojawia nam się jeden gatunek, który występuje masowo. I wówczas zooplankton ma dietę mono, dietę polegającą na tym, że ma do dyspozycji jeden gatunek
organizmów, które może konsumować. I najczęściej te organizmy są duże powierzchniowo, czyli niemożliwe do zjedzenia, chyba że mamy duży organizm, taki jak wioślarka. Ale w takich jeziorach tych wioślarek właśnie nie ma. I tutaj trzeba działać w tym kierunku, żeby się one też jako duże formy pojawiły i mogły wspomagać w sposób naturalny też to, co się dzieje w zbiorniku. No i jeżeli pogarszają nam się warunki, to w przypadku takiego braku pogorszenia się warunków świetnych, to również powoduje, że mamy mniej fitoplanktonu innego niż sinice, mniej zooplanktonu dużego, no i pojawia nam się pogorszenie warunków bytowania ryb planktonożernych, tak, które mogłyby funkcjonować, no i równocześnie w dalszym konsekwencji łańcucha troficznego także ryb drapieżnych, czyli tutaj również gospodarka rybna w pewien sposób ulega upośledzeniu. Drugim elementem, który wiąże się z zakwitami sinic, równoleżenny, to jest kwestia tego, że w którymś momencie część komórek obumiera. Jak obumiera, opada w kierunku dna, czyli tworzy nam się wzrost takiej materii organicznej, która przy dnie musi być rozłożona. Żeby mogła być rozłożona, potrzebne są warunki tlenowe, a tych zaczyna brakować, bo ta duża masa glonów fotosyntetyzuje w ciągu dnia. Tutaj uczniowie na pewno wiedzą, że jak jest proces fotosyntezy, to wydzielany jest tlen. A co się dzieje w nocy? Ta cała duża masa organizmów wciąż w tej wodzie jest i oddycha. Czyli tlenu zaczyna brakować, bo nie ma światła w nocy i nie można doprodukować go. W związku z tym warunki tlenowe się pogarszają. Przy dnie następuje nie rozkład przy udziale bakterii tlenowej, ale gnicie tej materii organicznej i wtedy wydziela nam się siarkowodór. Także bardzo często też z tym będziemy mieć do czynienia. No i trzeci taki aspekt związany z zakwitami sinic wiąże się tym, że dochodzi do wydalania substancji toksycznych. Co to oznacza? Oznacza, że jeżeli mamy bardzo intensywną populację, to jednym z elementów takiej samoobrony też, żeby tą powierzchnię ciągle zwiększać, jest kwestia wydzielania toksyn. I tutaj, jeżeli toksyny, to oczywiście reakcja alergiczna u ludzi, niebezpieczne oddziaływanie toksyn na układ nerwowy czy wątrobę, w zależności od tego, jakiego typu toksyny występują. Zatrucie małży, śmiertelność ryb, ptaków, ssaków. W przypadku Jeziora Łeknieńskiego my mamy tutaj przede wszystkim zakwity sinicy, oscillatoria w starej nazwie, w nowej Planctotrix agardi, która wydziela hepatotoksyny, czyli takie, które oddziaływują na wątrobę. I teraz przechodząc króciutko do projektu, który realizujemy i w ramach którego również objęliśmy tutaj monitoringiem Jezioro Łeknieńskie. Jest to projekt dotyczący gospodarki ekologicznej ekosystemów wodnych, czyli założenia dotyczył środowiska, efektywnego wykorzystania zasobów, udoskonalenia zarządzania tymi zasobami, w dosłownym znaczeniu mające na celu poprawę jakości wód. Ten projekt trwa już od 2018 roku, jest 5-letni i budżet projektu na wszystkich konsorcjantów to są 4 miliony euro, przy czym w przypadku strony litewskiej kwestia budowy dwóch prototypów do zbioru sinic, do zbioru makroskopowych glonów, tutaj większą część pochłania takiego budżetu. My będziemy, testowaliśmy w zeszłym roku, w tym roku ponownie będziemy testować już poprawiony prototyp.
na naszych jeziorach, jeżeli chodzi o zbiór sinic i makroglonów. Natomiast równocześnie we wrześniu będzie pierwsze próby sprawdzenia, jak działa duży prototyp, który ma za zadanie zbiór sinic na Zatoce Kurońskiej, czyli na takich ekosystemach przybrzeżnych morskich. I tutaj taki cel projektu, czyli eliminacja zakwitów mikro, makroglonów płynących, stojących w wodach śródlądowych oraz w zatokach morskich w celu właśnie zmniejszenia eutrofizacji i poprawy stanu środowiska Morza Bałtyckiego, bo nie zapominajmy, że nasze jeziora są jeziorami przepływowymi. Te rzeki mają swoje zlewnie. One wpływają do większych rzek, tak? I w konsekwencji później dopływają do Morza Bałtyckiego. Czyli robiąc tutaj dobre działania w celu poprawy jakości wody, równocześnie przyczyniamy się docelowo do tego, że mniej tych zanieczyszczeń będzie trafiało do Morza Bałtyckiego. No i tutaj ta bardzo ważna rzecz, czyli wykorzystanie korzyści ekologicznych, czyli tej poprawy jakości wody, ale równocześnie spojrzenie takie trochę ekonomiczne, jak obniżyć koszty usług ekologicznych. Bo musimy sobie zdawać sprawę, że wszystkie działania też kosztują, szczególnie jeżeli wykorzystujemy biomasę glonów jako użyteczne źródło zasobów odnawialnych, to możemy w jakiś sposób te usługi ekologiczne tutaj również zaproponować. No i bardzo ważnym elementem, dlatego też dzisiaj się spotykamy, jest kwestia podnoszenia świadomości problemów dotyczących środowiska, jakości wody, zagrożeń dla zdrowia, zarówno wśród władz lokalnych, ale także wśród społeczeństwa. Bo im więcej wiemy, tym łatwiej nam znaleźć wspólne rozwiązania do poprawy jakości wody. Te zadania w ramach tego projektu zamykają się w, jak gdyby, w takich pięciu elementach, czyli skonstruowanie prototypów do zbioru sinic i makroglonów i to już mamy zrobione. W zeszłym roku testowaliśmy mały prototyp dla wód śródlądowych, które mogą funkcjonować i zbierać tę biomasę zarówno na rzekach, jak i jeziorach. Wdrażanie zdalnych metod testowania zakwitów sinic i makroglonów, czyli tutaj z uwzględnieniem tego, że można z wykorzystaniem dronów katalogować powierzchnię takich zakwitów i dzięki temu już wskazywać, czy to jest ten moment, tak, kiedy możemy zbierać, ponieważ ta biomasa jest w stanie takiego optimum. Bioprodukty, czyli testowanie tej zebranej biomasy, żeby stwierdzić, co dalej z nią zrobić. Bo musimy też wiedzieć, że biomasa będzie czysta i brudna. Czysta, kiedy będziemy mieć tylko jeden gatunek bez żadnej domieszki innych zanieczyszczeń. I taka mieszana, kiedy w przypadku makroglonów będziemy mieć i te makroglony, ale na przykład jakieś fragmenty roślin podwodnych, które mogą nam się tutaj też przyczepić. Monitoring jakości wody, ocena tych zmian, które postępują, zakładając, że będą one dobre, tak? No bo taki jest cel projektu. I piąte, rekomendacja środowiskowo zrównoważonych rozwiązań dla ochrony środowiska oraz dla zysków ekonomicznych i społecznych. I tutaj, jeżeli chodzi o kwestie makroskopowych glonów, to przede wszystkim ja zbierałam biomasę z Jeziora Oporzyńskiego, ponieważ tutaj miałam dostęp do dużej ilości i powtarzającej się co roku biomasy. Wcześniej już były prowadzone badania, więc łatwo jest tutaj ocenić tą dobrą poprawę jakości wody w wyniku zbierania biomasy glonów. Natomiast w przypadku mikroskopowych wybraliśmy Jezioro Łeknańskie, również ze względu na to, że wcześniej już prowadziliśmy pewien monitoring dla Urzędu Gminy w Wągrowcu, więc mieliśmy wcześniejsze wyniki badań, które pozwalają nam jeszcze osadzić, czy te zmiany zachodzą i w jakim kierunku i co dzieje się w takim jeziorze. I teraz, żeby przybliżyć
Państwu słowo zakwit, czyli zjawisko występowania dużego zagęszczenia jednego lub kilku taksonów glonów, sygnalizowane często zmianą barwy wody. I tak jak Państwo widzą na tych zdjęciach, ta woda staje się zielona, a nawet taka jak na tym zdjęciu poniżej z tą płynącą kaczką, że wygląda jak taka zielona, wręcz w cudzysłowie powiem, zupa. I od strony naukowej, żeby mówić o powstaniu takiego zakwitu, więc liczebność takiego gatunku fitoplanktonu powinna wynosić 500 do 1000 osobników w 1 ml wody. Już mówimy o zakwicie. On może być mało intensywny, ale zakwit już jest. Biomasa około 10 mg w litrze wody. Koncentracja chlorofilu A 50 mg w litrze wody i widzialność wody nie przekracza 1 metra. Takie czynniki, które sprzyjają tworzeniu się zakwitów, to i temperatura, stabilność mas wody, czyli im wyższa temperatura, tym łatwiej i szybciej nam te sinice będą się rozwijały. Szerokie spektrum światła i fotoinhibicja. To też zaraz o tym powiem. No każdy organizm, jeżeli jest przy powierzchni wody, to czerpie światło, dzięki czemu może fotosyntetyzować. Ale co, jeżeli tego światła będzie za dużo? Jak się będzie chronić przed prześwietleniem? W przypadku sinic jest pewna cecha, która na to pozwala. Dostępność jonów fosforu, amonowych, azotanowych, czyli to, co powiedziałam, azot i fosfor jest tym kluczowym czynnikiem. Pływalność, czyli możliwość przemieszczania się w kolumnie wody oraz duże rozmiary kolonii, czyli tutaj selektywne wyjadanie przez zooplankton. Tylko małe organizmy mogą być zjedzone. Duże nie są w zakresie zainteresowania, ponieważ są za duże powierzchniowo. I tutaj mówimy o dużo powierzchniowych koloniach, ale też mówimy o długich formach nitkowatych. Więc nie są one wyjadane przez zooplankton. Czas podwojenia liczby komórek populacji sinic w różnych temperaturach wody jeziornej. Ja tylko zwrócę uwagę, że przy takiej temperaturze, która wynosi powyżej 20 stopni, 23-26 stopni, w zależności od gatunku, ten czas podwojenia komórek w ciągu jednego dnia może dochodzić nawet do 7-krotnego zwiększenia. W ciągu jednego dnia, czyli jeżeli mamy 1 000 000 komórek, to po jednym dniu mamy 7 milionów komórek, tak? W związku z tym tak intensywnie namnażające się, zwiększające swoją liczebność sinice zawsze będą zwycięzcami, jeżeli się pojawiają w zbiorniku wodnym. Ten element, o której mówiłam, prędkość unoszenia się niektórych gatunków glonów, znaczy gatunków sinic, które tworzą zakwity w milimetrach na jedną minutę oraz w metrach na jeden dzień. I tutaj szczególnie kieruję ten slajd dla młodzieży, żeby sobie uświadomili, że te gatunki bardzo szybko się przemieszczają. My mówimy wciąż o mikroskopowej wielkości gatunka. I proszę zobaczyć, że takie mikrocystis, które tutaj mamy obok na zdjęciu, w przypadku, kiedy kolonie mają powyżej średnicy 100 mikrometrów, to taka kolonia może się przemieszczać 63 mm na jedną minutę. Na jedną minutę w wodzie. 63 mm. Czyli ile to będzie centymetrów? Około, tak, 6. Czyli w ciągu jednej minuty. A na dobę to przemieszczanie się w kolumnie wody może wynosić nawet 91 metrów. I teraz proszę sobie przeliczyć głębokość naszego jeziora Łekneńskiego, gdyby ten gatunek dominował, a głębokość maksymalnie wynosi powyżej 2 metrów, to taki gatunek, te 91 metrów w
ciągu doby musiałby wielokrotnie przemieszczać się w kolumnie, powierzchnia, dno, powierzchnia, dno, powierzchnia, dno. To świadczy właśnie o tym, jak szybko są w stanie, w zależności od warunków, które są dla nich odpowiednie, umieścić się na takim poziomie wody, tak, gdzie będzie im najlepiej do dalszego rozwoju. I tutaj, tak jak mówiłam, w przypadku jeziora Betnieńskiego wydzielane są też przy zakwitach hepatotoksyny. One są, oddziaływują na połączenia naczyń włosowatych w wątrobie. Stąd ich taka charakterystyka jest tutaj dosyć ważna. Chciałam przybliżyć i uczulić, żeby podczas takich intensywnych zakwitów za często nie przemieszczać się przy jeziorze ze względu na to, że także w aerozolach takie toksyny mogą się pojawić, czyli rozpuszczalne w wodzie, bardzo stabilne. W wodzie pH neutralnym, w ciemności utrzymują się nawet do kilku miesięcy i odporne są i na hydrolizę, i utlenianie na powietrzu, nie rozkładają się przy gotowaniu, podatne na utlenianie ozonem, degradowane przez naświetlanie światłem ultrafioletowym. W wodzie głębszej lub mulistej ten rozpad jest powolniejszy. Czyli jeżeli w danym roku rozwinie nam się taki zakwit toksyczny, no to wówczas takie toksyny również mogą się pojawić. Objawy zatrucia mogą się pojawić po jednym lub kilku dniach. Tutaj w zależności oczywiście od formy danej osoby, czy nie jest przypadkowo alergikiem, to wówczas są one różne. Może to być słabość, senność, wymioty, szybki, słaby puls w ciężkich przypadkach, krwawienie z wątroby, dłuższe oddziaływanie dawek może oddziaływać nowotworowo, czyli karcenogennie. I takie badania, które były prowadzone nad społeczeństwem, które szczególnie w Chinach, w Brazylii, gdzie te zakwity są permanentne, bardzo silnie utrwalone i zawsze toksyczne, to wykazano, że ten wzrost zachorowalności na raka wątroby w rejonach skażenia wody jednak miał miejsce. I tak jak mówiłam, w przypadku naszego jeziora mamy przede wszystkim Planktotrix i wydzielanie, jeżeli się pojawi taki zakwit, stanie się toksyczny, przede wszystkim hepatotoksyny. Ale neurotoksyny mogą być wydzielane też przez nasz gatunek Planktotrix. I w przypadku neurotoksyn najbardziej takie silne, oddziaływujące negatywnie, to jest anatoksyna AC, gdzie wystarczy 20 mikrogramów na kilogram, gdzie śmierć następuje po 30 minutach, i afanotoksyna 1,5, gdzie jest jeszcze silniejsza, gdzie wystarczy tylko ta dawka 10 mikrogramów na kilogram. I tak porównując, jeżeli zwrócimy uwagę na dawki LD50, czyli to jest śmiertelna dawka dla 50% populacji, którą stosujemy, to oczywiście cyjanek sodu w przypadku 10 tysięcy mikrogramów na kilogram daje nam tutaj 50% śmiertelności dla populacji. Strychnina, jak widzimy, wystarczy już tylko 500 mikrogramów na kilogram. Toksyna grzechotnika 60 mikrogramów na kilogram, czyli tutaj widzimy, że ten zakres toksyczności wzrasta. Toksyna muchomora 1100 mikrogramów na kilogram, ale mikrocystyna LR albo mikrocystyna RR, które są wydzielane też przez Planktotrix, wystarczy 50 mikrogramów na kilogram, żeby mieć 50% efektywności śmiertelnej. I afanotoksyna, ta, o której mówiłam, jeżeli chodzi o neurotoksynę, która jest również bardzo silna, ta dawka wynosi, LD50 wynosi tylko 10 mikrogramów na kilogram.
No i na rażenie na kontakt z sinicami to oczywiście rekreacyjne korzystanie z wody i tutaj przypadkowe połknięcia wody przy pływaniu, inhalacja aerozolu zawierającego bakterie, czyli czy surfing, czy żeglowanie, również czy przy silnym wietrze spacerowanie przy brzegu jeziora, kiedy mamy zwiększone falowanie, kontakt ze skórą, błonami śluzowymi, jeżeli byśmy mieli ujęcie wody do użytku komunalnego z takich zbiorników, to wówczas bezpośrednie spożycie, przygotowanie potraw, czyli kwestia nawet mycia, tak? W takiej wodzie też jest niebezpieczna. Użycie do celów higienicznych, kąpiel, pranie, no i spożywanie organizmów wodnych, które są złowione w obszarach objętym zakwitami, ponieważ takie cyjanotoksyny wykazujące mniejszą toksyczność dla organizmów wodnych mogą być akumulowane w tkankach zwierząt, które żywią się takim planktonem i później przenoszone w łańcuchu troficznym do ryb, gdzie po złowieniu my także się nimi odżywiamy. I wracając do naszego jeziora Łyknejskiego, tutaj myślę, że jezioro jest dobrze Państwu znane. Mamy miejscowość Łekno i to, co w pierwszej kolejności od razu widzimy, to zlewnia. Zlewnia bezpośrednia. Jest ona rolnicza. Zresztą w naszym rejonie, w Wielkopolsce, większość jezior posiada zlewnię rolniczą, tak? I od razu wiemy, że tutaj spływy przy intensywnych deszczach, takich ulewnych, nawalnych, po długim okresie suszy, będą powodowały spływ powierzchniowy w większości tego, co się będzie znajdowało na tych polach. Ale również będziemy mieli do czynienia ze spływem wód gruntowych, tak? Które też przesączone w jakiś sposób będą, jeżeli szczególnie w okresie wiosennym, jesiennym, kiedy stosujemy zwiększone dawki przed siewami różnych mineralnych nawozów, również mogą trafiać do zbiornika. Struktura fitoplanktonu w tym jeziorze polega na tym, że jest on zdominowany przez sinice. Na tym zdjęciu widzimy tak, że te zakwity występują, one są widoczne w postaci takiej prawie rozlanej farby olejnej, niebieskawo-zielonkawej na powierzchni. Jeżeli weźmiemy pod mikroskop taką próbę, to od razu widzimy, że mamy do czynienia z sinicami nitkowatymi. Dawna nazwa oscillatoria, obecnie Planctotrix agardi. I tutaj te zakwity występują właściwie przez cały rok, tylko z różnym natężeniem. Że te zakwity są bardzo silne albo mniejsze i wyglądają jak zawiesina. Średnia biomasa całkowita fitoplanktonu latem 2021 wynosiła 82 mg w litrze wody. Czyli ten zakwit średni, bo były takie, które były z mniejszą biomasą i takie, które były z tą biomasą znacznie większe. Średnia biomasa sinic to około 78,7 mg. Czyli widzimy, że zaledwie 5 mg to są pozostałe glony. A tak mamy do czynienia tylko z monokulturą jednego gatunku, wspomaganego przez kilka jeszcze innych sinic. Demonstracja zbioru biomasy sinic pierwsza odbyła się 30 sierpnia zeszłego roku i część osób w niej także tutaj uczestniczyła. Jak Państwo widzą, tutaj specjalnie powiększyłam to zdjęcie, żeby jeszcze raz przypomnieć sobie, jak wygląda nasze jezioro latem, tak? Czyli z zakwitami wyraźnie widocznymi na powierzchni wody. Czasami one są widoczne w postaci takich no, różnych wzorków w momencie, kiedy się tworzy taki zakwit. W zależności od wiatru mogą być spychane do jednego brzegu i wówczas tworzyć kożuchy. No i ta Planctotrix, długość komórek, widzimy, że ona
nie są za duże, do 4 mikrometrów, szerokość do około 6 mikrometrów. Na końcu mają taką kaliptrę, czyli taką główkę i posiadają w środku wakuole gazowe, które pozwalają im właśnie na przemieszczanie się w kolumnie wody na tą głębokość, która dla nich będzie odpowiednia. No i taki gatunek preferuje płytkie, żyzne zbiorniki, ciepłe wody powyżej 20 stopni Celsjusza. Czyli dokładnie wpisuje się w to, co mamy w jeziorze Łeknieńskim. Płytkie z dużą ilością azotu i fosforu, i szczególnie w temperaturach powyżej 20 stopni Celsjusza w sierpniu, przełom lipca, sierpnia mamy bardzo silne, intensywne zakwity. Ze względu na to, że jest to forma nitkowata, jest słabo wyjadana przez zooplankton, w związku z tym pozostaje częściej niż inne drobne glony. Tutaj wydajna konkurencja polega na tym, że jeżeli zaczyna brakować azotu, pojawiają się takie formy jak afanizomenon, który posiada heterocystę, czy cylindrospermopsis, i wówczas one wiążą azot z atmosfery. No i mniejsza presja zooplanktonu i kwestia możliwości wydzielania toksyn, przede wszystkim hepatotoksyn. Wspólne cechy takich jezior, które są zdominowane przez Planktotrix, tak jak jezioro Łeknieńskie, jest to pochodzenie i morfometria. Duże, płytkie. Brak stratyfikacji w okresie letnim, zanieczyszczenia pochodzące z gospodarcze, czyli duży udział zlewni rolniczej, użytkowanie także wędkarskie, dopływ ścieków, duża podatność na degradację, no i liczne doniesienia o takich zakwitach. No i tu przykłady, czy jezioro Bnińskie, Zwąszyńskie, Lusocińskie, podobnie jak jezioro Łeknieńskie. Nasze jezioro charakteryzuje się długookresowymi zakwitami sinic, dużymi koncentracjami związków biogennych na przepływie rzeki Nielby oraz pochodzących z samych osadów dennych, czyli to, co zostało już tutaj zdeponowane. Ze względu na to, że jest płytkie, mamy cały czas mieszanie przy silnym wietrze i ta zawiesina z osadów dennych trafia od razu do wody. Utrwalona strefa beztlenowa w tym najgłębszym miejscu, czyli możliwość produkcji siarkowodoru, no i kwestie obecności toksyn, które mogą zwiększyć problemy z rekreacją. Badania monitoringowe, które były prowadzone w 2020-2021 roku, kontynuowane są w tym roku, prowadzone są co 2 tygodnie. Czyli przynajmniej 2 próby w miesiącu. I od razu widać pewne zmiany w zależności od tego, z jaką pogodą mamy do czynienia. W roku 2020 przypominam, że mieliśmy bardzo ciepłą zimę. Temperatura tylko na chwilę obniżyła się do 1 stopnia Celsjusza i to trwało przez tydzień. W związku z tym kwestia natlenienia tych wód, ja tu wybrałam takie parametry, które wiążą się z oceną ekologiczną, ze stanem trofii, nie przedstawiam wszystkich. W związku z tym widzimy, że wówczas przy niższej temperaturze mieliśmy kwestie, czyli powiedzmy no, tego 1, 2, 3 stopni wody były chłodne, ale też dobrze mieszane w wyniku działań wiatru. W związku z tym to natlenienie wód było wysokie. Później stopniowo, kiedy temperatura nam wzrastała, ono spadało. Inna sytuacja miała miejsce w przypadku tlenu rozpuszczonego w wodzie w momencie, kiedy mieliśmy rok 2021, kiedy pod koniec stycznia były niskie temperatury i założyła nam się pokrywa lodu, która trwała przez kilka tygodni, właściwie do
końca lutego i na początku marca, co powodowało, że jeszcze zanim pojawiła się pokrywa lodu, to natlenienie było około 8-9 mikrogramów i później stopniowo spadało, bo pokrywa lodu blokowała tak mieszanie i lepsze natlenienie wody. Po zejściu lodu, kiedy rozwinęły nam się tutaj bardzo szybko z powrotem sinice, widzimy, że stopniowo natlenienie wzrastało i utrzymywało się przez bardzo długi okres czasu. Czyli nie mieliśmy tak gwałtownego zakwitu tutaj na początku czerwca, jak w roku 2020, kiedy te wysokie temperatury utrwalały właściwie cały czas zakwity. Przewodnictwo elektrolityczne, jeżeli przekracza 1000 mikrometrów, wskazuje na silne zanieczyszczenie wód związkami mineralnymi, które w przypadku tego jeziora albo dopływają ze zlewni, albo uruchamiane są z osadów zbiornika, czyli mówimy o zasilaniu wewnętrznym. No i tutaj w przypadku roku 2020, kiedy nie było okresu zlodzenia, widzimy, że mamy bardzo duże wartości przekraczające to 1000 mikrosiemensów na centymetr. Natomiast w roku 2021 ono dopiero w okresie czerwca się zwiększyło. Przewodnictwo elektrolityczne, czyli dopływ tutaj tych zanieczyszczeń. Natomiast w okresie, kiedy panował okres zlodzenia, było niższe i w zakresie około 800 mikrosiemensa. Czyli widzimy, że warunki pogodowe też mają duży wpływ na to, co będzie się działo w dalszym okresie roku. I pH wody. Jak widzimy w roku, kiedy mieliśmy, nie było zimy i mieliśmy bardzo wysokie temperatury dochodzące nawet w lutym do 14 stopni, to właściwie ten zakwit sinicowy był permanentnie stały. Tak? To pH było prawie cały czas blisko 8 albo powyżej 8, 8,2, co świadczyło o tym, że tam te sinice się intensywnie rozwijają. W momencie, kiedy mieliśmy okres roku 2021 i tutaj kwestie występowania lodu, widzimy, że momentalnie ta populacja nie mogła się rozwijać tak intensywnie sinic. W związku z tym to pH miało około poniżej 8, wynosiło wody poniżej 8, czyli było około 7,7 i stopniowo, kiedy lody zeszły, stopniowo dopiero uruchamiała nam się tutaj, uruchamiał rozwój sinic. Tak, czyli tu widzimy stopniowy później wzrost i tak jak mówiłam w przypadku tego jeziora, od jednego zakwitu do drugiego, czyli wzrost, spadek, wzrost i taki układ pozostaje. Tutaj stężenie azotu amonowego. Zarówno w roku 2020, jak i 2021 ono jest bardzo duże. W lutym, w marcu 2021 było na ten okres wyższe, bo wynikało z tego, że jednak w momencie, kiedy pojawia się pokrywa lodu, nie ma wymieszania takiej wody. W związku z tym mamy mniejsze, gorsze warunki tlenowe przy dnie i łatwiej uwalniają nam się formy takie, które związane są, szczególnie jony amonowe, przy niewielkiej ilości tlenu. I później stopniowo był wyjadany, wychwytywany przez intensywnie rozwijającą się sinicę. Azot azotanowy, który w przypadku tego jeziora również jest z taką dominującą właściwie formą azotu mineralnego, również kształtował się na bardzo wysokich poziomach. Tutaj te fluktuacje są
różne w roku 2020, ale tak jak mówiłam, wynikają z kwestii wyjadania też przez sinicę, która intensywnie się rozwijała, ale ten trend, proszę zobaczyć, w okresie maja, on cały czas pozostaje, tak? Czyli mamy pewien mechanizm, że pomimo zmian pogodowych, dopływu, czy mamy ten lód, czy nie, to w przypadku azotanów za każdym razem potwierdza nam się ten układ, że taki bardziej intensywny zakwit już pojawia się w maju i później skokowo albo są uwalniane, kiedy zakwit się rozkłada, albo ubywa tego azotu, kiedy intensywnie nam te sinice rosną. Ważnym elementem są jony ortofosforanowe, czyli fosfor rozpuszczony w wodzie, który te sinice potrzebują, żeby budować swoją biomasę. I widzimy, że jak tylko zwiększa nam się temperatura, momentalnie sinice, które się rozwijają, ten fosfor jest wychwytywany i właściwie brakuje go w wodzie, uzupełniany jest z osadów dennych albo w momencie, kiedy dopływa. Jeżeli chodzi o osady denne, ja tutaj nie będę się zagłębiała szczegółowo w te tabele. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że niezależnie od pory roku dominuje ta forma, która stanowi fosfor na stałe zakumulowany w osadzie dennym. Czyli jest to korzystne z punktu widzenia prowadzenia dalej rekultywacji, tak? Ponieważ te formy dominują. Oczywiście dominacja polega na tym, że jest to około 59% tylko, oczekiwalibyśmy więcej, ale już jest to dobry przyczynek do tego, że ten fosfor możemy jakoś w osadach dennych zatrzymać. 20% fosforu występuje w połączeniu z wapniem. Czyli widzimy, że występuje tendencja odwapnienia i to wychodzi w momencie, kiedy się robi takie analizy, że tego wapnia jest znacznie mniej. Natomiast te wartości, gdzie fosfor związany jest z materią organiczną, która uwalnia się w warunkach tlenowych, są bardzo zbliżone. Najmniejsze ilości fosforu zostały związane w połączeniach z metalami takimi jak żelazo, mangan czy glin i w postaci fosforu labilnego. Tutaj oczywiście te frakcje charakteryzuje największa biodostępność dla fitoplanktonu, w tym dla sinic. Przezroczystość wody. No tak jak mówiłam, im większy zakwit sinic, to wówczas ta przezroczystość wody nam maleje i widzimy te fragmenty takie skokowe, tak, że jeżeli zmniejsza nam się ilość fitoplanktonu, przezroczystość wody wzrasta i odwrotnie. Jeżeli mamy intensywniejszy zakwit, przezroczystość wody maleje, ale proszę zwrócić uwagę, że wciąż mówimy tutaj dla roku 2021 na poziomie prawie nieprzekraczającego 1 metra i podobnie w roku 2020, przy czym tutaj widzimy ewidentnie, że w rok 2020 te zakwity właściwie trwały od okresu wczesnowiosennego, kiedy ze względu na okres zimowy one były przesunięte w roku 2021. Czyli nie były tak intensywne i zakładały się znacznie później. Stężenie chlorofilu A. Widzimy, że przypomnę tylko, że mówimy o zakwicie, kiedy stężenie chlorofilu A wynosi około 50 mikrogramów w litrze wody. I proszę zobaczyć, w roku 2020, właściwie nawet w okresie te 50 mikrogramów, to my mieliśmy już na starcie w styczniu. I tylko stopniowo nam rosły 100 mikrogramów, prawie 150. I rekord 400 mikrogramów już w okresie początku maja. Czyli te zakwity są bardzo intensywne. Natomiast w przypadku roku 2021, czyli tu mieliśmy ten dobry efekt polegający na tym, że okres zimowy i pokrywa lodowa stłumiła
szybkość i intensywność namnażania się sinic. Te warunki dla nich, ta temperatura była trochę za niska, w związku z tym później się nam ten zakwit rozwinął. I proszę zobaczyć, że ta wartość nawet w czerwcu, lipcu nie przekraczała 120 mikrogramów. To wciąż bardzo dużo, ale taki główny zakwit pojawił się nam dopiero na początku sierpnia i też szybko został zmniejszony. Dlaczego? Dlatego, że w połowie sierpnia mieliśmy tam gwałtowny spadek temperatury do 8-9 stopni, intensywne opady deszczu. I właściwie pojawiło nam się w połowie sierpnia taki okres jesienny. Natomiast biorąc pod uwagę te parametry, czyli przezroczystość wody, dostępność fosforu całkowitego, dostępność czy ilość chlorofilu A wynikające z rozwoju fitoplanktonu, wskazuje wyraźnie, że są to wody jednak hypertroficzne. Widzimy, że średnia dla roku przezroczystość wody 67 cm dla tego jeziora, dostępność 207 mg fosforu na litr i 129,32 mg na litr, jeżeli chodzi o średnio, jeżeli chodzi o stężenie chlorofilu A, znacznie niższe to stężenie, bo tylko około 77 mikrogramów na litr wynosiło w roku 2021. No i oceniając stan ekologiczny w 2020, widzimy, że ta klasa ze względu na stężenie chlorofilu, przezroczystość wody, przewodnictwo elektrolityczne, azot, fosfor są poniżej dobrego, a tylko kwestia tutaj tlenu nad dnem wskazuje, że mieści się na początku klasy dobrej. To wynika z tego, że mieszanie z jednej strony podnosi tą zawiesinę, a z drugiej strony również trochę wspomaga natlenienie tych osadów. Zwróćmy uwagę, że tylko głęboczek wynosi 2,5 metra, a większość powierzchni tego jeziora to jest głębokość 1,5 metra, metr. W związku z tym każdy gwałtowniejszy wiatr jednak będzie tą wodę nam mieszał. I podobny układ w roku 2021, czyli widzimy, że raczej mówimy o takim stanie utrwalonym. I w tym jeziorze trudno ze względu na niską przezroczystość, gwałtowny rozwój sinic, tak? I to ciągłe mieszanie i podnoszenie tej zawiesiny, takich osadów mulistych powoduje, że nie mamy tych roślin zanurzonych, które byśmy chcieli, żeby konkurowały z tymi sinicami i w jakiś sposób ten azot i fosfor zabierały im i można było zmniejszyć natężenie zakwitów. Rola makrofitów w ekosystemie jeziornym, czyli tych roślin, jest bardzo ważna. Kształtują warunki świetne, wpływają na występowanie innych organizmów roślinnych, zwierzęcych, biorą udział w procesach, współzależnościach, do których należy pobieranie, wydzielanie substancji mineralnych i organicznych. No i to, co najważniejsze, czyli stanowią taki naturalny filtr dla strefy pelagialu, czyli te pierwiastki, które dostają się do wody, w zależności od tego, jak będzie szeroki ten filtr, mogą być wbudowane w biomasę. I miejsce ukrycia ucieczki przed drapieżcami małych ryb planktonożernych. I patrząc na strukturę taksonomiczną fitoplanktonu, samego składu, czyli jakie gatunki mamy, z jakich grup, to widzimy, że w takim ujęciu całorocznym te sinice stanowią tylko około 25-26%. Mamy dużo okrzemek, mamy dużo zielenic i przedstawicieli pozostałych grup. Ale jak spojrzymy na zmiany takie sezonowe, że te grupy powinny się wymieniać i każdego sezonu jakaś grupa powinna dominować, na przykład po zejściu lodu bruznice, wiosną okrzemki, jesienią okrzemki, wczesnym latem złotowiciowce, a latem zielenice i może pod koniec sinice, tak tutaj w przypadku jeziora Łeknieńskiego, co my mamy? Cały czas sinice jako dominujące, czyli mamy dużo gatunków, ale
bardzo szybko pod względem liczby komórek dominuje tylko na Planktotrix agardi, tak? Czyli widzimy, że właściwie cały czas zmienna liczebność. W 2021 roku tutaj wybrałam, żeby pokazać, było jej trochę mniej, ale jeżeli spojrzymy na procentowy udział w całkowitej biomasie, te słupeczki na niebiesko, jasno-niebiesko, to wszystko są sinice i głównym takim budującym to Planktotrix agardi. Tak jak mówiłam, preferuję takie wody przeżyźnione i przeżyźnione i ciepłe, ale przy jej, podczas jej zakwitu tutaj w tym jeziorze występuje też jeszcze takie dwie zielenice z pteromonas, z rodzaju pteromonas, które preferują takie warunki stawów, rzek, płytkich jezior. Czyli jest to typowe do tego, co mamy w jeziorze faktycznie, w jeziorze Łeknańskim. Ja jeszcze tylko zwrócę uwagę na to, że mamy w tym jeziorze też Cylindrospermopsis raciborski, który on występował już wcześniej, w 2012 roku i właściwie cały czas go notujemy. To jest gatunek, który pojawił się, jest gatunkiem tropikalnym i pojawił się po raz pierwszy w roku 1977 na terenie Polski, w jeziorach podgrzanych przy elektrowni Konin. W tej chwili występuje w wielu ekosystemach naszych wód. Tu w przypadku Jeziora Łeknańskiego nie uzyskuje dużej procentowo populacji, ale jego obecność świadczy o tym, że te zmiany klimatyczne postępują i ta woda nam się tutaj jednak temperatura w okresie letnim zwiększa. I taką tutaj też cechą, na którą chciałabym uczulić, że jeżeli by się pojawiła większa populacja, to również ten gatunek może zacząć, bo ma możliwość wydzielania toksyn, są to hepatotoksyny, cylindrospermopsyna, również mógłby wzmocnić wówczas tą kwestię toksyczności takich zakwitów. W naszych jeziorach mamy albo, tak jak pokazywałam, na jeziorze Łęgowskim czasami się pojawia na mikrocystis, może się pojawić afanizomenon z wiązaniem, możliwością wiązania azotu atmosferycznego przez heterocystę, ale w naszych jeziorach, też w jeziorze Łeknańskim, mamy przede wszystkim taką grupę oscylatoryjnych sinic, którą nazywamy S1 jako grupę funkcyjną, właśnie z dominacją Planktotrix agardi i Limnotrix redekei. Ich cechą charakterystyczną jest kwestia preferowania w warunkach ekologicznych dużej dostępności jonów amonowych i Planktotrix redekei preferuje troszkę chłodniejsze wody niż Planktotrix agardi. Dobrze, to jest mniej ważne. Tu chciałam tylko pokazać, że ta średnia liczebność sinicy Planktotrix we wcześniejszych latach, bo mamy wyniki z lat 84, 85, 2002, 2003, że ona miała swoje różne fluktuacje, było raz jej więcej, raz mniej, ale już wtedy dało się zauważyć, że przełom sierpnia, września, czasami czerwiec, czasami lipiec, czyli taki okres letni przypisany już był do masowych zakwitów. Przebudowa w przypadku tych lat, jak obserwujemy, również w Nielbie pojawiała się nam Planktotrix agardi i tutaj ta przebudowa w kierunku Limnotrix redekei w okresie zimowym. Również stopniowo obserwowano spadek średniej liczebności fitoplanktonu eukariotycznego, czyli nie sinic, to nadal występuje. Również ta biomasa była znacznie, wykazywała tendencję spadkową. Jest to o tyle niekorzystne, że musimy pamiętać, że spadek biomasy eukariotycznych glonów automatycznie powoduje w tym jeziorze wzrost biomasy sinic. No i jak widzimy, te inne gatunki, które mogą występować, to kilka okrzemek,
jako te, które pojawiają się trochę częściej i szczególnie w okresie jesiennym, zimowym. Tutaj pojawia nam się trochę zielenic, przede wszystkim zielenic takich litoralowych, charakterystycznych do wód eutroficznych, płytkich, takich jak pediastrum. Polska nazwa, glony nie mają polskich nazw. Akurat ten rodzaj ma i nazywa się gwiazdoszek. Także przyda się przy rozwiązywaniu krzyżówek. No i frakcja zooplanktonu. To, co mówiłam. Jeżeli mamy taką intensywny rozwój fitoplanktonu, a nie mamy tej grupy, która może go wyjadać, to bardzo trudno tutaj zachować odpowiednie ogniwa w łańcuchu troficznym. Po prostu to ogniwo nie ma swojego konkurenta polegającego na tym, że będzie trzebione poprzez wyjadanie. I tu widzimy ewidentnie ten żółty słupek, to są wrotki, małe, drobne. Natomiast mamy jeszcze larwy widłonogów. Natomiast proszę zobaczyć na te słupeczki, tak, niebieski i tutaj ten taki szary. Widłonogi, wioślarki, duże. Duże formy, które potrzebujemy w wodzie, żeby nam odfiltrowywały tutaj sinice. Sporadycznie stwierdzamy niewielkie osobniki Daphnia cucullata, tak jak w zeszłym roku. A tak jak mówiłam, to był ten efekt taki pozytywny właśnie zimy, że mieliśmy wreszcie lód. W tym roku no, na chwilę się założył i też zniknął. No i wracając tutaj do projektu, usunięcie nadmiaru niepotrzebnych glonów z ekosystemów wodnych może skutecznie zmniejszyć ładunek składników biogennych i no, pozwoli uzyskać podstawę zrównoważonego wykorzystania zasobów odnawialnych w obszarze ekonomicznym. No i tylko pokażę, jak to wygląda z tymi prototypami żniwiarzy, mały i duży, czyli do zbioru zarówno sinic, jak i glonów makroskopowych. Zdjęcia satelitarne w celu określenia, czy już ta biomasa się nadaje do zbierania. Ale ważnym częścią projektu jest także kwestia zagospodarowania tej biomasy. Tak? No bo co z tego, że my ją zbierzemy i wyjmiemy z jeziora? Będziemy składować w jeziorze, na brzegu jeziora i co się stanie? Wszystko się rozłoży, popada deszcz i z powrotem wróci nam do tej wody. W związku z tym jednym z elementów tego projektu jest też znalezienie takich rozwiązań, żeby coś z tą biomasą zrobić. I oczywiście jest możliwość zastosowania jako bioprodukty niskiej jakości, czyli tutaj wówczas produkcja biogazu, czy uwalnianie, powolne uwalnianie jako mieszanki z naturalnymi nawozami, a w przypadku bioproduktu wysokiej jakości to oczywiście kosmetyki, naturalne barwniki, fikocyjanina, czyli ten barwnik, który pokazywałam przy zakwitach, siniec, niebieski kolor, tak? To jest, jego tam jest dużo, tylko po zebraniu tej biomasy trzeba go wówczas chemicznie uzyskać. Oczywiście koszty serwisu ekologicznego, dochód z bioproduktów, no zakładamy, że będzie się to równoważyło, ale biorąc pod uwagę obecne czasy inflacyjne i sytuację geopolityczną, no różnie to może być. I teraz takie oczekiwane wyniki. Jesteśmy w roku 2020. W zeszłym roku robiliśmy pierwszy taki większy zbiór sinic i glonów makroskopowych. W tym roku chcemy powtórzyć, tak żeby w przypadku sinic zredukować tą biomasę, a równocześnie azot i fosfor o 50%, a w przypadku glonów makroskopowych o 60%. Czyli tutaj planujemy na Jeziorze Łeknińskim także albo w lipcu, albo w sierpniu taki pobyt, żeby tą koncentrację tych sinic na siatkach zagęścić, wyjąć i będziemy sprawdzać, jaki będzie efekt. I tak jak mówię,
chcielibyśmy, nawiązując do tego slajdu drugiego, który pokazałam na początku, zmniejszyć ten udział azotu i fosforu o 80% zarówno w takich zbiornikach, na których prowadzimy ten monitoring, tak żeby przejść z tych zakwitów makroglonowych bardziej w kierunku wody bez nich albo z mniejszą ilością ich pokrycia powierzchni, a ten zakwit wody przenieść może w kierunku bardziej niebieskiego koloru, czyli bez nich. No i zakładamy, że wyniki projektu już wiemy, że tak, umożliwią prowadzenie dalszych działań związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiska oraz tworzeniem nowych rozwiązań ekonomicznych i społecznych. I tutaj to już powiedziałam. Taką ważną rzeczą jest to, że rzeka Nielba, jezioro Łeknańskie wciąż charakteryzuje się wysoką trofią, niską jakością sanitarną wód. Utrwalony mamy udział siniec w liczebności, biomasie, fitoplanktonu. Szczególnie niepokoi ta monokultura Planktotrix agardii. Podjęcie działań ochronnych dla jakości wód jezior Nielby, uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, zagrożeniem są spadki poziomu wody. To wynika przede wszystkim z trudnej przewidywalności. To doskonale wiemy na tym rejonie, jeżeli chodzi o rolnictwo, tak? Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo mamy zaburzony układ tych 4,5 roku. Typowa zima śnieżna z lodem, później wiosna z opadami deszczu, lato, jesień, tylko pojawia nam się na przykład bezdeszczowa albo bezśnieżna zima, ciepła. To samo przesuwa się w kierunku wiosny. Później mamy bardzo intensywne chłodno, na przykład maj, czerwiec. No, trudno przewidzieć tutaj ten element związany z jak gdyby warunkami pogodowymi, a to oczywiście wpływa na obniżanie poziomu lustra wody. Też jeżeli mamy taki okres upalny, i jeszcze zimę bezśnieżną, która mogłaby zwiększyć nam dopływ tutaj trochę wody, to powoduje, że przy takich jeziorach płytkich, gdzie mamy dużą ilość azotu i fosforu, następuje jak gdyby jeszcze większa koncentracja tego wszystkiego, tak? Bo nie mamy tego rozpuszczalnika w postaci właśnie wody. I równocześnie zmniejsza nam się przezroczystość wody, bo te glony intensywnie, szczególnie sinice, będą się rozwijały. I przedostatni slajd, gdzie zebraliśmy tylko w wyniku 10 minut około 18 litrów sinic, takiego skondensowanego. I chciałam tylko pokazać, że właściwie 3 tygodnie później, 27 września, kiedy robione były analizy na jeziorze Łeknańskim. Oczywiście ten udział sinic wciąż tej planktotrix jest duży, ale w 2021 roku spadek w stosunku do roku 2020 wyniósł o 13%. Może nie jest to imponujące, ale jednak widzimy, że nawet niewielka ilość powoduje, że jednak widzimy tutaj zmniejszenie tej populacji. Więc zakładam, że również w tym roku, kiedy będziemy mieli więcej czasu i to nie będzie tylko chwilowe, tylko wykorzystamy tutaj tego żniwiarza przynajmniej na jeziorze Łeknańskim przez 2-3 dni, jesteśmy w stanie tą wodę bardzo silnie z populacji sinic trochę przesączyć. No i tutaj kończąc, nawiązując do tego zdjęcia, tak, gdzie w tej chwili mamy takie sytuacje, czasami na Jeziorze Łeknańskim, chcielibyśmy wrócić przynajmniej po kilku latach do tej sytuacji, gdzie będzie ta woda klarowniejsza. Również chciałam pokazać, że to nie jest tylko u nas ten problem, to jest problem światowy. Tutaj mamy takie zdjęcie w przypadku Zatoki Chińskiej, gdzie zakwity glonów makroskopowych są tak gęste i zwarte, że właściwie nawet się nie da kąpać, ale są chętni, jak widzimy, żeby też
spróbować. No my mamy nasze jezioro, także częściowo też widzimy, że te zakwity są dosyć duże. Bardzo dziękuję za uwagę i myślę, że jeżeli będą jakieś pytania, jestem otwarta i zapraszam. Bardzo serdecznie dziękujemy pani profesor. Myślę, że dla szczególnie uczniów szkoły podstawowej to wprowadzenie do problemu związanego z ochroną wód, rekultywacją, analizą, to było szczególne takie na okresie przedwakacyjnym doznanie. Być może niektórzy spośród was zainspirowani tym, co tutaj zostało dzisiaj powiedziane, w dalszych swoich planach rozwoju zechcą podjąć studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i kontynuować to wielkie dzieło, bo ta praca to nie jest na pewno na krótki moment. Tak jak pani profesor powiedziała, jest otwarta na zadanie pytań. W związku z powyższym bardzo proszę. Dziękuję bardzo za głos. Mam takie pytanie. U nas w Grylewie również jest jezioro. Mieszka tam dużo mieszkańców. Na pewno by było oblężane przez mieszkańców, przez turystów. Chciałam się zapytać, ta woda również jest u nas taka jak widać, zielona i nie nadająca się do kąpieliska. Czy w przyszłości byłaby możliwość po prostu, żeby ta woda była do użytku, aby to kąpielisko powstało? Co można by było zrobić, żeby poprawiło sytuację wody, aby można tam z tego kąpieliska korzystać? Dziękuję. Oczywiście jest mi ten problem znany, bo w przypadku ciągu jezior Strugi Gołanieckiej te badania osobiście ja prowadziłam od roku 1993. I wcześniej w Jeziorze Grylewskim problem zakwitów właśnie tego samego gatunku, Planktotrix zagardii, wynikał z tego również, że działała tam zlewnie gorzelnia. W tej chwili nie ma tego problemu, jeżeli chodzi o kwestie zanieczyszczeń pochodzących z takiego źródła, ale nieuregulowaną wciąż mamy sytuację jeziora Laskownickiego. Czyli wszystko to, co płynie od góry, musi być również uregulowane. Problem ten rzutuje także na jezioro Durowskie, na którym podjęto kroki rekultywacji. My widzimy te efekty, ale właśnie one są też zaburzane i jak gdyby no mniej efektywne, chociażby ze względu na to, że tą Strugą Gołaniecką z góry nam dużo rzeczy spływa. I no podejmujemy kroki współpracy z gminą Gołańcz i one tak różnie się układają. Prowadzimy dyskusje. Raz są one bardziej efektywne, raz mniej. Także w tym roku za tydzień rozpoczynamy ponownie szkołę letnią na Jeziorze Durowskim i na pewno znowu podejmiemy dalsze działania, żeby poprawić tą sytuację od samej góry. Bo to jest jedyna taka możliwość, żeby wtedy to Jezioro Grylewskie też wróciło do lepszego stanu. I mamy nadzieję, że się uda. Szanowni Państwo, dzisiaj właściwie mówiliśmy tylko w pewnym ujęciu analitycznym o stanie wód jeziora, które tutaj jest nieopodal nas. Jak wiemy, nic się nie dzieje bez przyczyny. To, że my dziś obserwujemy stan tych wód, oznacza, że w czasach minionych, w różnych okresach, wskutek różnych działań celowych, niecelowych, świadomych, nieświadomych, czynników antropogenicznych, działalności przemysłu, różnych uwarunkowań, doszło do sytuacji, którą dziś obserwujemy. I jak widzimy, sprawa nie jest rzeczą prostą. Czyli wniosek z tego, tu głównie dla młodzieży, jest taki, że o ile zanieczyścić wodę, zanieczyścić akweny można bardzo łatwo, nieroztropnością, niefrasobliwością, czasami z braku wiedzy.
o tyle oczyścić, powrócić, przywrócić stan wody do tego, który jest pożądany z punktu widzenia zdrowotności człowieka, z punktu widzenia wykorzystania walorów tych akwenów dla turystyki, dla rozwoju chociażby rybołówstwa, nie jest rzeczą łatwą. Jest rzeczą bardzo trudną i dodatkowo jeszcze bardzo kosztowną. Dzięki projektowi, któremu tutaj pani profesor, którym pani profesor kieruje w Polsce, pojawia się szansa na znalezienie takiego rozwiązania docelowego. To znaczy, jeżeli sprawdzą się te urządzenia do ograniczenia zarówno tych mikro, jak i makroglonów, to jest szansa na przyspieszenie tego procesu, ale aby znowu dojść do poziomu takiego pożądanego środowiskowo, to droga naprawdę jest ogromna i daleka. Pojawiły się tu pewne pierwiastki pozytywne. I miejmy nadzieję, że one tak naprawdę będą przeważały w przyszłości. Dlatego dziś możemy tylko siebie nawzajem i wszystkich innych prosić o to, by zechcieli pochylić się na chwilę nad kropelką wody. By wiedząc, że to woda wyznacza obszary życia, podejść z właściwą troską do tego problemu. Ja kończąc to przemiłe spotkanie, niezwykle treściwe, chciałbym powiedzieć, że pierwszym takim krokiem do poprawy stanu jakości wód jest odcięcie dopływu tych różnych biogenów, związków tutaj azotowo-fosforowych, innych zanieczyszczeń, które istniejącymi ciekami, istniejącymi jakimiś powiązaniami podziemnymi trafiają i zasilają te wody. I tym remedium, takim antidotum, można by powiedzieć, jest budowa kanalizacji sanitarnej. Tak się składa, że właśnie rejon całego Łekna, rejon Tarnowa, rejon Rgielska, ale także wcześniej wspomnianego Grylewa, to są już obszary, w których zrealizowaliśmy ten pierwszy krok. On jest najważniejszy z punktu widzenia tego, co należy podjąć w przyszłości, ale nie jest to krok jedyny. Dodatkowo trzeba podkreślić pewną złożoność władztwa administracyjnego nad zbiornikami wodnymi. Otóż one położone są geograficznie w określonym miejscu, ale gmina nie sprawuje zarządu w zakresie wód, ani nie sprawuje administracji nadzorczej nad tymi obiektami. Tym zajmuje się Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie. Oczywiście ono też prowadzi po przejęciu od innych instytucji, bo jak wiemy, ten proces przebiegał wielokierunkowo i dziś został wskazany taki podmiot, nazywa się Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. I tylko współdziałanie wielu instytucji, wielu podmiotów, ale to, co też powiedziała pani profesor, podniesienie świadomości nas wszystkich może przynieść w przyszłości, i oby ta przyszłość była możliwie najbliższa nam, poprawę stanu środowiska. A o to nam wszystkim chodzi, żeby ożywić gospodarczo dany region, który został hojnie obdarzony przez Pana Boga. Bo jak wiemy, to jezioro to jest wielkie dobrodziejstwo. Ale niestety wskutek działania człowieka to dobrodziejstwo zamieniło się w pewną, można powiedzieć, piętę Achillesa, żeby nie używać innych określeń. Jest to problem po prostu. Mamy wodę? No tak, ale stan tej wody jest taki, że przeźroczystość 60 cm. A wyobraźmy sobie, że żeby się rozwinęły te wszystkie sfery, litosfery, żeby to życie tętniło w tym jeziorze, potrzebna jest przy takiej głębokości jeziora do 2 metrów ta przezierność niemal do dna.
Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję Pani Profesor. Przede wszystkim za to, że jest takim bezpośrednim łącznikiem pomiędzy światem nauki a praktyki, że rozumie te uwarunkowania terenowe i że dzięki jej ogromnej wiedzy, zaangażowaniu i wyjściu też na szerokie europejskie fora, a jak widzieliśmy także ogólnoświatowe, mamy szansę nie tylko sami zmagać się z tym problemem, ale także uczyć się od innych i wspomaganym i być wspomaganymi wiedzą z innych krajów, innych państw i innymi doświadczeniami. Na dzisiaj nie zamykamy tego tematu. Przeciwnie, ten temat i ten problem będzie z nami żył tak długo, jak my będziemy żyli i podejmowali działania w tym zakresie. Ale chcę podkreślić, że tutaj obecność niemal stuprocentowej składu osobowego Rady Gminy dowodzi, jak wielką wagę przywiązujemy do tego problemu. Bo mówimy tu o Jeziorze Łekneńskim, pani wspomniała o Jeziorze Grylewskim, ale moglibyśmy wymienić wszystkie jeziora, tu było wspomniane Jezioro Oporzyńskie, które mają podobną sytuację. Może nie jest ona aż tak dramatyczna jak tu w Jeziorze Łekneńskim, ale nie jest dobra. I tylko spośród tej ogromnej rzeszy jezior, bo mamy ich 16 na terenie gminy, tylko jedno ma wody w drugiej klasie i to jest Jezioro Kaliszańskie. Ale obserwujemy też niestety bardzo złą tendencję zmniejszonej ilości opadów śniegu. Zatem dochodzi do zjawiska, w której nie ma kumulacji zasobów wodnych w środowisku. Mamy cieki wodne, rzeki, które niosą wodę teraz tylko okazjonalnie. I to wszystko powoduje, że poziom zanieczyszczenia, ten, który jest utrwalany, jeszcze niewielkie zasilanie cały czas, powoduje coraz większą koncentrację w tej objętości wody. Problem, tak jak zostało to naświetlone, ogromnie trudny i cieszę się, że dzisiaj po 2 latach takiej analizy monitoringu, monitorującej możemy w pewien sposób odnieść się do tych wyników. Na ich podstawie będziemy mogli analizować przemiany, które nastąpią w wyniku podjętych działań. To jest ważne, żeby najpierw ustalić ten fundament, na którym stoimy. Od jakiego punktu, od jakiego momentu z tymi działaniami wychodzimy. Żeby można było widzieć, czy one przynoszą zamierzone efekty, czy nie.